każda decyzja, każda bez wyjątku decyzja, jaką podejmujemy w naszym życiu, ma dwie strony medalu. Awers i rewers. Awers to jest ta strona pozytywna. Podejmujemy jakąś decyzję, aby poprawić naszą sytuację, aby nam się lepiej żyło, aby było weselej. Natomiast druga strona, rewers, to jest jakby rachunek, który należy za to zapłacić. Czyli każda decyzja ma dwie strony. Dobrą i złą, lub pozytywną i negatywną. Czasami jesteśmy przekonani, że podejmując decyzję, ta decyzja ma same pozytywne strony. Owszem, bardzo często tak jest, że ta decyzja w tym momencie ma same pozytywne strony. Ale to znaczy, że rewers jest rachunkiem z prolongatą, czyli za podjętą teraz decyzję będzie trzeba w przyszłości zapłacić czasami więcej, niż nam się wydawało w momencie podejmowania decyzji. Kochani, i dlatego im ważniejsza decyzja w życiu, im niesie ze sobą więcej szczęścia, im więcej ze sobą niesie radości, tym może zawierać więcej ukrytych paragrafów. To znaczy, jeżeli weźmy za przykład mój ulubiony przykład, czyli jeżeli chłopak oświadcza się dziewczynie, nie ma nic piękniejszego zarówno dla niego, jak i dla dziewczyny w tym momencie. Natomiast rachunek, który mu wystawi życie, będzie do spłacania latami. I kochani, dlatego jeżeli podejmujesz jakąś decyzję, czasami by się wydawało, że ta decyzja to jest czysta sama radość, chociażby z posiadania dziecka. To weź pod uwagę, że ta radość z posiadania takiego ślicznego, maleńkiego bobaska, który wyciąga rączki i krzyczy: kocham cię, tatusiu, jest nie tylko bajką, to jest real. To jest taki sam prawdziwy real, jak cała reszta, która się z tym wiąże, o której się dowiesz w przyszłości.